Witam. Kindle Touch pojawił się obok po lewej jego poprzednik, Kindle 4. Pojawił się w listopadzie 2011, więc dwa miesiące później po tym z lewej strony. Widać, że pozbawiony jest przycisków poza jednym na środku, ale gabarytowo jest trochę większy. Przyjrzyjmy mu się teraz z bliska. Jest to pierwszy kindlowski czytnik z dotykowym ekranem. Tu z dołu widzimy dwa głośniczki. I to właściwie tyle. Włącznik, gniazdo słuchawkowe i gniazdo USB na połączenie z komputerem do bezpośredniej transmisji książek. Po bokach nie ma niczego, nie ma żadnych przycisków, bo jak powiedziałem, to pierwszy Kindle z dotykowym ekranem. Jak widać, szybko wystartował, mniej więcej pół sekundy chyba po naciśnięciu przycisku. I tutaj widzimy oprogramowanie, które się wtedy pojawiło i po raz pierwszy można było Kindlem posługiwać się, naciskając ekran dotykowy. Mamy te same funkcje, czyli możemy odtwarzać pliki MP3 i czytać książki w języku angielskim. Tutaj nie mam w ogóle żadnej książki wgrane, więc posługiwać się będę tylko instrukcją obsługi, która się w nim znajduje. Ten przycisk na dole to jest przycisk powrotu do poprzedniej funkcji, czy właściwie do ekranu poprzedniego, tego głównego. Co mamy tutaj? Mamy tak samo jak w poprzednim, właściwie wszystkie te same możliwości. Mamy Landscape Mode, czym możemy go przewrócić na bok. Możemy czytać, słuchać sobie, jak czytnik nam czyta w języku angielskim, takim elektronicznym głosem, który prezentowałem w poprzednich fragmentach, w poprzednich filmach, a więc można sobie to także sprawdzić. Co tutaj mamy w ustawieniach? Możemy wybrać sieć Wi-Fi, zarejestrować ten czytnik, ten nie jest zarejestrowany, możemy ustawić czas, no i te wszystkie właściwie elementy, które były w poprzednim modelu. Ten model ma 4 giga pamięci, dla użytkownika pozostaje około 3 gigabajtów. Mamy tutaj tylko 3 kroje czcionek. Jak widać, niewiele i tyle samo wielkości, co w poprzednim modelu. Możemy ustawić odstęp między liniami i szerokość marginesów, a więc standard, to co było do tej pory. I teraz poruszanie się po stronach. Wystarczy przesunąć palcem bądź stuknąć z prawej czy z lewej strony i strony się zmieniają. Aby zmienić podgląd tutaj informacji, w którym miejscu książki się znajdujemy, ile do końca książki czy rozdziału, to wystarczy nacisnąć tam z dołu. Jak widać, około milimetr z hakiem, może 1,5 mm, ten ekran jest poniżej poziomu obudowy. A obok kładę właśnie Kindle Paperwhite 3, gdzie możemy teraz sobie porównać ekrany. Jeszcze może zmienię czcionkę na taką samą Helvetikę, jak była tutaj w tym poprzednim, obok w Touchu, żeby porównanie było bardziej dokładne. Na pierwszy rzut oka, patrząc tak z daleka, przepraszam, wydaje się, że czcionka po lewej na Kindle Touch jest bardziej czytelna z daleka. Z bliska jest ona trochę mniej ostra od tej po prawej, bo wiadomo, w Kindle Touch mieliśmy rozdzielczość 167 punktów, natomiast w Kindle Paperwhite 3 mamy 300, więc dwa razy tyle. Jednak mnie to zupełnie nie przeszkadza w czytaniu. Ten Kindle po raz pierwszy wprowadził, jak mówiłem już, ekran dotykowy, co pozwala obsługiwać go trzymając w jednej ręce tak naprawdę. Możemy oczywiście przesuwać się standardowo do rozdziałów, do stron wybranych, możemy zaznaczać fragmenty, możemy uruchomić słownik, jeśli jest on podpięty do internetu, to możemy i nawet surfować w internecie.
Natomiast nie jest on ciężki, da się go właściwie trzymać w jednej ręce i stukając kciukiem przewracać stronę, a więc jest to bardzo poważne udogodnienie dla czytelnika. Dziękuję za uwagę.